Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Dzisiaj niespodzianka, będziemy coś piec. Co prawda ja już przygotowałam połowę tutaj mojego specjalnego dania i dopiero w połowie stwierdziłam, że chyba nie było jeszcze takiego odcinka, także chętnie się z Wami podzielę, co robię i jak to robię. Otóż w dzisiejszym odcinku powiem Wam, jak zrobić przepyszną lasagne. Oczywiście makaron, podstawa każdej lasagne. Pokażę Wam, jakiego ja używam. Co prawda ja już wszystko sobie przygotowałam, nawet połowę już mam tutaj tej lasagne w tym oto żaroodpornym naczyniu. Makaron, jaki ja zawsze używam do lasagne, bo sprawdzałam różne, jednak ten jest najlepszy, jest to makaron Barilla. W sumie czasami jeszcze korzystałam z Lubelli, też nie jest najgorszy, także ewentualnie te dwa, natomiast każdy inny, jakiejś tam innej marki, no name, niestety kończył się tym, że ta lasagne no, nie smakowała tak, jak powinna. Jeżeli chodzi o makaron, to ono nawet jak nam się gdzieś tam w tym gotowaniu rozleci, tak jak mi dzisiaj na przykład, to nie szkodzi. Oczywiście do gotowania potrzebna jest nam woda, makaron wrzucamy już do gotującej się wody z małą ilością soli i najlepiej oleju, żeby te płatki makaronu się rozdzielały. Także jeżeli chodzi o makaron, to mam nadzieję, że kwestia jest wyjaśniona. Do takiej lasagne potrzebujemy jeszcze ser żółty, najlepiej Goldę. Ja akurat używam już od bardzo długiego czasu ser rycki Edam Goldę. On jest bardzo fajny. Do tego będzie nam jeszcze potrzebne oczywiście to żaroodporne naczynie wewnątrz wysmarowane masłem, co ja już zrobiłam. Sos bechamel. Sos bechamel najszybszy, jaki ja robię. To są dwie łyżki masła, prawdziwego najlepiej, ja używam łaciatego. Dwie łyżki masła rozpuszczamy w takim garnuszku, dosypujemy tam, jak już masło się rozpuści, dwie łyżki mąki zwykłej pszennej. To wszystko powstanie taki a la budyń i do tego dolewamy około szklankę półtorej mleka. Już zdejmujemy to z ognia, czekamy, jak to wszystko nam się zagęstwi, tak jak tutaj właśnie, zagęści, przepraszam, tak jak tutaj, że to już trzeba po prostu łychą wyciągać. I do tego sosu bechamel troszeczkę pieprzu, troszeczkę soli, troszkę gałki muszkatołowej, o matko, brakuje mi dzisiaj słów, gałki muszkatołowej, tak, i to wszystko na koniec pół cytryny wycisnąć i dodać. I mamy już skończony sos bechamel. Ważne, żeby te wszystkie już przyprawy i tą wyciśnięte pół cytryny dodać w momencie, kiedy już mamy ten gęsty właśnie a la sos. On na koniec zrobi się taki bardzo, bardzo gęsty, ale nie przejmujcie się tym zupełnie. Ilość mleka, ja mówię półtorej szklanki, ale jeżeli jest to mniej czy więcej, to po prostu świadczy to tylko o tym, jak gęsty będzie nasz sos. Jeżeli chodzi o przyprawy, no to troszkę można powiedzieć, że na oko, tak? Pół cytryny, ale troszkę tej gałki muszkatołowej, tak naprawdę, żeby zabarwić. Nie wiem, czy tu dobrze będzie widać, ale ten mój właśnie sos ma takie w środku kropeczki. Nie, chyba nie będzie widać. O, troszkę widać. I to jest właśnie ta gałka, trochę pieprzu i trochę soli. I to będzie nam potrzebne właśnie do tej lasagne, a także, ja już wczoraj sobie to przygotowałam, sos z mięsem, tak? Bo jeżeli jest to lasagne bolognese, to potrzebujemy do tego sos z mięsem. Jeżeli miałaby być to lasagne z łososiem albo warzywna, no to oczywiście wtedy warzywa i na przykład łosoś, albo same warzywa, no i te wszystkie inne składniki, a że ja robię lasagne bolognese, bo najbardziej taką tutaj w domu lubimy, to do tego sosu oczywiście na patelni troszeczkę oleju, mięso mielone. Ja użyłam akurat mięsa mielonego ekologicznego z szynki wieprzowej i do tego dodałam cebulę. Co tu jeszcze było? Przecier pomidorowy, troszeczkę chili, troszeczkę tak naprawdę papryczki ostrej i przyprawę do mięsa mielonego, żeby to wszystko fajnie zagęścić. Można dodać też bazylię, można tutaj dodać paprykę, czosnek, jak już uważacie. Akurat sos naprawdę to już Wasz pomysł, jakie użyjecie. Robiłam kiedyś nawet z kurczakiem, troszeczkę inaczej smakowano, bo jednak lasagne z kurczakiem no to nie jest to samo co lasagne bolognese, ale taką też robiłam, też była świetna. Co prawda ten kurczak się w środku rozpadał, no bo nie ma tej jednej konsystencji, żeby ten sos był taki, że się rozłoży i wszystkiego się trzyma, ale jednak też była naprawdę smaczna.
Mimo wszystko my lubimy najbardziej bolognese, dlatego taką najczęściej robię. I układanie warstw. Ja już mam tu jedną warstwę ułożoną. Tak jak mówiłam, naczynie żaroodporne no najlepiej w takim prostokącie, ewentualnie kwadracie, to zależy ile macie tego makaronu i jak dużą rodzinę. Dla naszej trójki jak najbardziej wystarczy taka lasagna. I na spód właśnie smarujemy masłem, takie naczynie, układamy pierwszą warstwę, całość, zakrywamy cały dół makaronem ugotowanym. Następnie kładziemy na to mięso, sos z mięsem, później całość zakrywamy właśnie tym serem i smarujemy równiutko sosem bechamel. Kolejna warstwa, już zrobię to przy Was, układamy sobie makaron. Tak jak mówię, mój makaron niestety się rozleciał, posklejał, ale to nie szkodzi, bo jak to wszystko się upiecze, to naprawdę super smakuje. Już do tego akurat momentu nie dojdziemy razem, ale tak jak widzicie, makaron jest postrzępiony, ale naprawdę to już nie ma żadnego znaczenia, bo to wszystko nam się ładnie poskleja. Także ja tu sobie wybieram i właśnie układam całość, żeby ten makaron, tym makaronem zakryć nasze wcześniejsze składniki. Niestety troszkę tutaj nagrywając odcinek mi się to wszystko posklejało. Tego oleju to naprawdę trzeba by było bardzo dużo, żeby tutaj wszystko zakryć. No ale także układam takie kawałki, ale naprawdę nie ma czym się martwić, bo to chodzi tylko o to, żeby tam gdzieś było czuć ten makaron i to wszystko było pięknie pozakrywane. Jak Wam się uda ten makaron zrobić tak, żeby się nie rozleciał, no to naprawdę jesteście mistrzami świata. Mi jednak zazwyczaj się rozlatuje. Te płatki gdzieś tam pękają. No ale nie ma czym tu się zbytnio naprawdę przejmować. Ja tutaj je właśnie sobie rozklejam, także bardzo Was przepraszam. Ale chciałam je sobie tutaj rozdzielić już na ostatnią warstwę. Ok. Jak mi się udało? Na ten makaron nakładamy właśnie nasz sosik z mięsem. Tego sosu z mięsem, no to w zależności jak bardzo lubicie dużo mięska. My mięso lubimy, ale nie aż tak dużo, także u mnie tego sosu jest tak, żeby po prostu to wszystko posklejać, był smak, ale jakiegoś tam wielkiego żału nie ma. Pokażę Wam, o tak to wygląda na makaronie. Następnie układamy te plastry sera równiutko. O, mamy ułożony ser. No i na koniec kładziemy tą, tak jak już mówiłam, sos bechamel, tak? On jest gęsty, więc ciężko się go rozsmarowywuje już tak na koniec, ale jest naprawdę bardzo dobry. Musicie spróbować ugotować swój, zobaczycie. Kiedyś wydawało mi się, bo dużo osób mówiło, że ugotowanie takiego sosu bechamel to jest straszna sprawa, w ogóle trudne przedsięwzięcie. Jednak ja odkąd zaczęłam go robić, przekonałam się o tym, że nie jest to wcale tak skomplikowane. Ważne są oczywiście proporcje, ważne, żeby nam się to wszystko nie przypaliło, nie zaczęło jakoś strasznie gotować, no bo wtedy może nam to nie wyjść. Ale jeżeli będziemy pilnować tutaj garka, w którym te wszystkie składniki się gotują, to na pewno nam się to wszystko uda. Mój sos już jest rozsmarowany, także zobaczcie. I ostatnia warstwa makaronu na sos. Tak jak mówię, makaron najlepiej, żeby no jednak był w całości, no ale jeżeli Wam się rozleci, to w ogóle się nie martwcie, nie gotujcie kolejnego, bo to i tak wszystko przykryjemy, zobaczcie, przykryjemy znów serem. Na wierzch, no niestety jest to bardzo duża bomba kaloryczna, także jeżeli jesteście na diecie, to no nie wiem, czy to jest dla Was. Tutaj już kładę tylko dwa delikatnie plasterki sera, dlatego że już Wam pokażę, co się robi na koniec. Na koniec. Zawsze, bo zauważyłam, że ten ser gołda się przypieka i nie wygląda to fajnie. Posypię tutaj takim cheddarem i mozzarellą. Akurat zawsze używam innej firmy, ale teraz mamy w domu taki, także użyję go. Tylko muszę to sobie tutaj otworzyć. I tutaj na wierzch, żeby właśnie to się... Najlepiej jest mozzarella. I tutaj sobie sypiemy tą naszą lasagnę, żeby ten nasz ser gołda się nie przypiekł. Niestety gołda ma coś takiego, że jak będzie w dużej temperaturze się piekł, to się strasznie pali, a my chcemy, żeby nasza lasagna nie była spalona. No i wystarczy tutaj na wierzch właśnie posypać mozzarellką. Ja akurat mam tu mozzarellę
z cheddarem. I tak wygląda oto nasze lasagne. Te lasagne wkładamy na około pół godziny do 180 stopni. To wszystko jest tak naprawdę, to już jest takie, można powiedzieć, półprodukty, bo i mięso już mamy tak naprawdę usmażone i doprawione. Sos bechamel był ugotowany, makaron był podgotowany. Ważne jest to, żeby makaron nie ugotować na bardzo miękko, tylko żeby on był taki al dente, bo wszystko jeszcze w tym piekarniku dojdzie, połączy się i będzie naprawdę super. Także takie pół godziny mu wystarczy. I od razu Wam powiem, że jeżeli chodzi o taką lasagne, to najlepiej, jeżeli chcecie ją na obiad, to tak jak teraz ja to robię, zrobić to rano, żeby ta lasagne zdążyła ostygnąć i żebyśmy ładnie ją mogli pokroić. Dlatego, że podawana od razu na gorąco będzie nam się rozpadać, bo to wszystko będzie oczywiście w środku płynne. Roztopi się sos bechamel, rozpłynie się, bo jest na bazie masła i to wszystko zacznie nam pływać na talerzu. A jeżeli chcemy mieć taką lasagne, którą można nawet wziąć w rękę i taką jak w filmach, zobaczyć jakie ma piękne warstwy, to najlepiej zrobić ją z dnia na dzień, żeby miała ten czas, żeby przeszła tymi wszystkimi smakami, albo zrobić ją rano, żeby po południu tylko lekko ją odgrzać i podać. Powiem Wam szczerze, że ten przepis jest genialny. Ta lasagne jest rewelacyjna. Moje dziecko by to potwierdziło, ale akurat chyba jeszcze ma lekcje zdalne. Także nie może tego zrobić, ale naprawdę uwielbiamy tę lasagne i nawet mój partner, który tak naprawdę wiele wybrzydza dań, to też uwielbia tę lasagne. Także kochani, jeżeli macie dużą rodzinę, róbcie w większych pojemnikach, jeżeli dla trzech osób, to na pewno w takim naczyniu wystarczy i do piekarnika 30 minut, 180 stopni i życzę Wam smacznego. Moja lasagne na pewno będzie pyszna, a czy Wasza będzie? Musicie się o tym przekonać, więc zróbcie ją. Trzymajcie się i do kolejnego odcinka. Smacznego. Pa!